Idealny stek wołowy musi być ugrillowany i rzecz jasna krwisty. A czy można poprawić ideał? Owszem, przygotowując do niego idealny sos berneński. I właśnie od sosu zaczynam. Kroję bardzo drobno białe części dymki, może też być to szalotka. Wrzucam do garnka, dodaję ocet winny z białego wina, troszkę wody i estragon. I gotuję na małym ogniu kilka minut, aż płyn nieco odparuje i cebulka zmięknie. W tym czasie przygotowuję steka. Ładny kawałek rozbefu posypuję świeżo zmielonym solą, świeżo zmielonym pieprzem i nacieram oliwą z oliwek z obu stron. Mocno rozgrzewam patelnię grillową z niewielką ilością oliwy z oliwek i układam moje pyszne mięsko. A w trakcie jego grillowania będę przygotowywał sos. 4 żółtka ucieram trzepaczką. Mój rozbef przebywał już 2 minuty na patelni, więc obracam go na drugą stronę. Dodaję też masła i wracam do sosu. Szalotki ze estragonem i octem przekładam do miski, którą ustawiam nad garnkiem z gorącą wodą. Stopniowo wąskim strumieniem dolewam żółtka i cały czas dokładnie mieszam. Woda w garnku nie powinna wrzeć, ponieważ żółtka wtedy mogą się ściąć. Kiedy żółtka zaczną gęstnieć, dodaję po małym kawałku masła, stopniowo, cały czas mieszając. Dodaję też wcześniej roztopione i ostudzone masło. I taki piękny, aksamitny sosik przyprawiam jeszcze świeżo zmieloną solą i świeżo zmielonym pieprzem. Teka ściągam z patelni, odstawiam najlepiej na 2-3 minutki, żeby odpoczął, po czym przekładam na talerz i nalewam na niego porcyjkę sosu. Podaję na przykład z wykwintnymi ziemniaczkami, na które przepis znajdziecie oczywiście na naszej stronie. Mało rzeczy uznałbym za doskonałe na tym świecie, ale to danie na pewno tak, więc koniecznie zróbcie je w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.